Dobra. I idziemy tu i w lewo. No nie to chciałam, Jezus. Dobrze, idziemy przed siebie. Right in the woods. No już mi zostało 40 filmu tylko. Coś mi zostawiła. Ale ja tam nie przejdę. No właśnie też żałuję, Lawrence. Niedawno ogarniałam w koło biurkę, żeby było w miarę ogarnięte, ale znowu mam bałagan i nie mam gdzie co postawić. No nie, zawsze się tak robi trochę, że ilekroć się posprząta, to zaraz znowu jest bałagan. Dobra, idziemy dalej. O Boże, wiedziałam. Jeszcze wisząca. Że tak ją zrobię bardziej. No, atakujesz czy nie? Chyba się rozpędza. Albo i nie. No nie mam całego dnia. Ona się tam wywindowała daleko. Nie, ona nie umarła raczej. O, no szkurcze! Ona jest mocna. Dobra, chyba umarła. Pierdziele. Przynajmniej mamy nowe typy duchów, no. Why now? Ale no, są mocni strasznie. Tam są itemy. Problem jest w tym, że tutaj jest ta lokacja taka rozległa bardziej. Tylko, że jak ja pójdę po te itemy, to ja się założę, że mnie tutaj zamordują. To jest kolejny item. Może chociaż jakiś film dacie. Cały czas mi ten Purifying Ember zdają. Cześć, Dead Silence. Tak, aczkolwiek już zbliżamy się ku końcowi w tym horrorze.
Ona poszła tam. Dalej do przodu. Jaka burza walnęła u mnie, że wywaliło mi internet. O nie! Cześć, Cen X Knight. Hejka. Królową Twitcha. Może to za dużo powiedziane. Akurat jak chcemy filmy, to nie dają, no. Dobrze, że trochę nakupiłam, ale no, mimo wszystko... Tych zwykłych mi nie wystarczy już na długo. Nie jestem pewna, ile mam tych... innych. Tam widzę jakiś item. Może to będzie film. No, to chyba jest film. A! Wiedziałam! Wiedziałam! Kurde, zawsze mnie to wystraszy. Jezus. Zawał. Dać kasę, by mieć 99 filmów. Teraz którędy? Woman with a cut throat. No to myśmy tą przyjaciółkę wtedy tej naszej klientki tak widzieli, że tak powiem. Jak ona sobie podcinała gardło. Aha, i ta zrobiła seppuku. Masakra. A mogę ją dotknąć? O, mogę. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, wezmę zmienię teraz na ten drugi film. Chciała, żeby one się razem ustawiły, ale... To jest oczywiście problem. Wstawaj! No... Przecież... Kurczę pieczone. Razem się nie ustawicie, prawda? Kurde, mało życia mam. Podleczmy się. Końcowe zdanie, to wszystko jest połączone wodą, wszystko roztapia się w wodzie i wszystko do wody wraca, jeśli dobrze zapamiętam. A gdzie to było? W sensie, to co ona powiedziała? Wow. No, mogłabyś... Nie! Ja pierdzielę, ja po prostu nie mogę z nimi. Jak są dwie i atakują w różnym czasie, to ja nie wiem, na której mam się skupić. I to jest problem. Ale teraz się trochę bardziej złączyły. No kurde, szczylaj tym aparatem, szczylaj ile wlezie, no. Dobra, tamta chyba umarła.
Albo i nie. Nie, dalej się tu pałęta. Dobra, ta umarła. Chyba. Dobra, chyba umarła. Teraz musimy się tej pozbyć. Też mam już ma. No, marłaś? Dobra. Ale broń. Tak. Aparat. Dobrze. Którędy teraz? Tamtędy. O, item. Item. Jest ten leczący. Potrzebuję więcej filmów, a nie leczących itemów. Dobra, i przez most. Gorsze, że już mnie palec boli od klikania w ten aparat. I mam iść w prawo, ale tu jest item. Notatnik. A! Jezus! Przepraszam. O Boże. W tej grze cię palec boli, przepraszam. That woman, the shrine maiden, she's calling to me. Water design journal 5. Jestem ciekawa, ile tych journali w ogóle pominęłam w tej grze, bo mam wrażenie, że sporo. At first the glance is done with a touch or an embrace, but the end thoughts can be taken unto oneself with a look. Czyli jak ten glance jest jakby zrobiony za pomocą dotyku albo nie wiem, czegoś tam, to na koniec myśli mogą być zabrane poprzez spojrzenie chyba. Wszyscy ludzie mają sekrety. Being glanced allows them to return to the water in peace. Jakby to dotknięcie sprawia, że mogą wrócić do wody w pokoju. Bez sekretów ani cierpienia. Widzę cię również. Jesteś zafiksowana na punkcie śmierci. Boisz się być sama. Jakby, nie wiem, dotknę cię czy coś. Przyjdź do mnie. Się zawsze przestraszysz ręki, a ja twojego krzyku, no wiem, przepraszam, ale ja nie wiem, ja po prostu tak na mnie to teraz działa, że... O, tam coś jest jeszcze. Nawet ja się wystraszyłem. Przepraszam. Tu jest masa rzeczy, masa itemów po drodze, no. O, tu jest ten film, który potrzebuję. I tu był... Nie tu chciałam. Nie wiem, gdzie ja jestem już. Gdzie ja widziałam ten item na brzegu? O, tu jest. Dobra, już się nie plątam po tym lesie. Gdzie mam iść? Teraz to już nie wiem. Może tutaj? Nie, tam. Tu chyba i tu. Tak, przez to... z lalkami. Tu jest jakiś item? To był zawsze item. No, co za chamy.
Chodź, moja gotko. Idziemy. Tu było coś? Nie. Ja się nie wystraszyłam ciebie ani ekranu, ale jak nagle drzwi się otworzyło do mnie do pokoju, też się wzdrygnęłam. Mam słuchawki i nie słyszałam, jak mama wchodzi. O. W ogóle kosmos, że musimy przejść całą tą ścieżkę po tych wszystkich lokacjach jeszcze raz. Tylko po to, żeby dotrzeć do tej świątyni na wodzie. Again. No, niestety, Lawrence. W tym momencie robimy szybki tour przez te wszystkie lokacje. No, jakby gra mogła nas zrespić od razu przy tej świątyni, skoro i tak musimy tam dojść. Ale no niestety. Chyba jest to po to, żeby zebrać wszystkie itemy. Nie wiem, na bossa i tak dalej. Czy ja mam iść tu? No ale spotykamy też duchy, które i tak będziemy musieli pokonać. No, bez sensu to jest wszystko, no ale co zrobić? To jest właśnie... O! To właśnie jedna z tych rzeczy, które są denerwujące w tej grze. I do przodu. Jej, kolejny item. No, ale mogłabyś... Pick up. Nie, po kilkaset razy po różnych lokacjach to najgorsze zło ever. No... Oho. Aż mi zloadinguje się coś. Jezus, mam nadzieję, że się gra nie wywali. Jak będę musiała to powtarzać, to mnie chyba poczepie. Cześć, szpilki jolki. Jak się miewasz w te upały? Jezus, no nie błagam, no. Co mi tu wyskoczy? Jakiś duch mi tu wyskoczy, że się musi załadować? Czy za szybko przebiegłam te wszystkie lokacje i gra się postanowiła zwiesić? Serio? Nic się nie rusza? No loading się robi. Więc no... Nie naciska nic już. Niczego nie pytać. To robiło się już tak? No nie. Pierwszy raz tak mam. Nie wiem, za szybko przebiegłam chyba.
Tak, to opowiadajcie sobie. Jakby to musiała to całe powtarzać. Ja nie miałem żadnego sejwa. Nie wiem, wydaje mi się, że nie było. Dobrze nie zgubić w tym rozdziale, jak to miało miejsce w szóstym. No niby tak, ale no. No, trzymajmy kciuki. No. Nawet nie wiem czemu, bo jakby gra nie jest wymagająca na tyle, żeby komputer miał problem z nią. Jaki jest mój ulubiony sposób sejwowania? To taki, kiedy sama sejwujesz w określonych miejscach, albo masz autosejwy co jakiś dłuższy czas. No. Ja myślę, że sejwowanie ręczne to jest dla takich, się nigdy nie przyjmie. Powiem ci, hit, byłam już wzięta za faceta poprzez nick, spoko, czasem może się wydawać mój nick niejednoznaczny, mówiący o płci, ale kurde, transem jeszcze nie byłam, od kiedy latam po Twitchu, ojej. No to masz przygody. Bo się zesrało. Cześć, malarzu. Nie wiem, kurde, jeszcze bym chwilę poczekała, no. Nie no, poczekaj jeszcze z minutę. Kurde, no ale lipa. Znowu nie ma internetu, więc chyba odpuszczam i obejrzę na zapisie. Także idę jakąś książkę przeczytać. Chyba miłej gry i dobranoc. No, dobrej nocy, Lunardi, trzymaj się. Dobranoc. Kacia Głowacka ostatnio naszła mnie ochotę, żeby przeczytać coś, co już czytałam. Cała fabuła mi przed oczami skakała, ale nie mogłam znaleźć tytułu ani w zakładkach, ani w innych. A jak w końcu udało się znaleźć, to tak się cieszyłam, że nawet nie wiem, że można się tak cieszyć z małej rzeczy. No. Ale to fajnie, zawsze fajnie znaleźć coś, co się lubiło. Właśnie dlatego gry powinny mieć autozapisy po każdej sekwencji walki. No, albo właśnie zapisywanie ręczne. Bo wtedy ja bym sobie zapisywała co 5 sekund i nie ma problemu. O Boziu, no błagam. Myślę, najgorsze jest to, że będę musiała walczyć z tymi duchami jeszcze raz, no. Bo przebiegnięcie przez tą przez te lokacje to nie jest aż taki problem, ale problem jest walki z tymi pierdołami po drodze. Bo to jest długie i męczące. Czasem działa Ctrl Alt Delete, odpalenie menadżera zadań i wrócenie do okna gry. Znaczy, no ja się mogę przełączyć między Windowsem a tym, ale no nie wiem, czy to pomoże. Zobaczę, czy w internecie coś. Wpisywanie ręczne byłoby zawsze dobrym rozwiązaniem, bez tego to wcale nie gra się za dobrze. No, ale twórcy gier uważają inaczej. Znaczy, z jednej strony zapisywanie ręczne też jakby trochę wytrąca z dynamiki rozgrywki i pewnie dlatego zostało to wycofane coraz częściej, ale no z drugiej strony jakby sam gracz panuje nad tym, kiedy sobie zapisuje granie. W chwili obecnej zaczęłam czytać 5 różnych noweli, na które naszła mnie ochota czytać kolejny raz, jak się wwierciłam w łóżku i bólem głowy i nie mogłam usnąć. No. Ale fajnie, że się udało coś znaleźć. Tej gry nigdy nie skończymy, jak to tak wygląda. O cóż. Jesteśmy już tak blisko końca, już się nie poddam, ale to jest tak denerwujące, że... No, obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Jeżynę miałem w promocji w sklepie. A wy?
Dzisiaj to chyba nic specjalnego, ale wczoraj kupiliśmy szampon na promocji. A ostatnio była całkiem niezła promocja na nasz papier toaletowy. Kupiliśmy bardzo dużo. No, już mi się tak wydaje. Jeszcze spróbuję wrócić, tak, ale... Nie, to się zacięło na tym loadingu. No, możliwe, że gdzieś tam się zapisało, ale no... Trochę wątpię, bo nie było nic takiego specjalnie... specjalnego, żeby się zapisało. Boże, co za gówno. Nie Simsy, to... Papier toaletowy to podstawa, oczywiście. Kotek woła jeś, może Julek odczaruje kompa i się daje. Przydałoby się. Nie, w chmurze to się nie zapisuje. Znaczy, w sensie gra się sama zapisuje z siebie, no nie wiem. No to praktycznie pół godziny, no to jest, znaczy no na początku jakby sekwencji z tym lasem nam się zapisało, więc tak naprawdę i tak wszystkie walki muszę powtórzyć. O Boziu. Przynajmniej tego początku z domem nie ma, ale no. No coś się zapisało, ale i tak za daleko. Obejrzeć zapisy, coś jeszcze ciekawego popsuło na koniec wczoraj. Nie jestem pewna. Chyba nie. Dobra, tędy. Tu nie było jakichś itemów po drodze? Nie, tu na pewno była walka. No. Bo to była ta wisząca z tą drugą. Już istnieje szansa, że mi lepiej pójdzie na tym. Na tych walkach, ale nie wiem. No, oczywiście, że musiała zniknąć. Trochę to pospieszymy. To jest tragedia. Gdzie ona polazła, tam ta druga? Nie! Aha, co się stało? Ja nie wiem w ogóle. A! Świetnie. Nie! O Boże, co za masakra. Dziu, nie spadać. A, dobra, bo to było to, co żeśmy widzieli.
Już do tego miejsca to najlepiej przejść go ostrożnie, żeby znowu nie było zacinki. No, postaram się, ale no, nie wiem za bardzo, dlaczego tam się ścięło w ogóle. Tego się nie da pominąć. Chyba nie. No, mogłabyś aparat. To jeszcze ta druga została. Już. Dawaj punkty. Dobra. Teraz dalej tędy. I tędy. Jest item. Można dokupić filmów w trakcie rozrywki? Chyba nie. Nie wiem, czy twórcy gry nie są megalomanami. Nasza gra jest tak doskonała, że to my będziemy decydować, kiedy się zapisze, a nie gracz. Nasza gra na pewno się nie wykrzaczy. Zrobiliśmy też tak piękne lokacje, że musisz gracze oglądać je wiele razy. No cóż, to możliwe. Nie, no gdzie ona jest? Kurde. Skacze na mnie z góry. Kurde, mam mało życia. Wróciłam, kotek pojedzon i zadowolon. O, to słodko. Czyli co, autosave jest tylko imaginacją twórców, żeby mi wszystko od zera. Znaczy, nie tak całkiem od zera, ale no musimy cały ten las przejść jeszcze raz, bo nawet zapisało się po wejściu do lasu. Więc muszę wszystkie walki i tak zaliczyć jeszcze raz, no. Ona spada gdzieś z góry. Tam, o. W ogóle jak ptak leci, nie? Pozdro 600. Co to ma być? Tak, wszyscy naraz. Za mało mi. Tu jest jeszcze. Jezus, bo ja nie wiem. Ugh. Ta się jeszcze zbliża do mnie. Dobra, tamta umarła chyba. Albo i nie umarła. No, panie.
Panie, proszę o szybką reakcję. Tamta się dziunia zbliża. O! Machnęłam je obydwie. Może ją trzeba dobić, bo ona tutaj się ładuje jakby. Umarła? No kurde, nie, no serio? Chciała mnie złapać ta druga. Czy to była ta sama, bo ja już sama nie wiem. O Boże, co za gówno. Jeszcze jedna! Oh. Ile was tu będzie jeszcze? No, szybciej. Umieraj, Dziunix, błagam cię, bo po prostu mnie szlak trafi zaraz. O! Jak ona mnie drasnęła w ogóle mocno. Dobra, już. Zobaczę jeszcze ten moment, bo mi Ineta wtedy wykrzyczyła, okej. Okay. Chyba bym zrobiła focha na grę po prostu. No ja bym zrobiła, ale szkoda mi, jak jesteśmy przy końcu gry, no.